Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Kisielanach pod Sielcami. Zobaczymy, ile zostało z ośrodka wypoczynkowego, który był tu kilkanaście lat temu. Z tego, co się dowiedziałem z osób, które tu spotkałem po drodze, ośrodek jest w stanie tragicznym, mocno zdemolowany. Podobno byli chętni na zakup tego ośrodka, ale właściciel woli chyba mieć jednak zdewastowany teren niż pieniądze, no ale niektórzy tak lubią. Obejrzymy, jak to wygląda. Domki widać. Zobaczymy, jaka jest sytuacja. Wyciągnijmy leda. Czy coś tu w ogóle będzie widać? Ledzie, gdzie jesteś? Idziemy, zobaczymy pierwszy budynek, jakaś sytuacja. Na dzisiejsze zabawy Nebo Rebel, malutka latarka, ale nie będziemy nie wiadomo gdzie łazić. Zobaczymy, jak to wygląda. Tablice edukacyjne, pomieszczenie magazynowe, obieg siarki, może być. Widać, że tu wszystko porozpruwane, rozpruty zamek, siatka do gry w ping-ponga. Budynek numer uno. Zobaczymy, co tu jest dookoła. Nie mam rękawiczek, wolę się dziś nie babrać. Tam są pomieszczenia dalsze. Tu jest garaż, gdzie mieliśmy wejście. Tu jest zakłódkowane. Tu nie jest zakłódkowane. Zobaczmy, co tu ciekawego. Proszę. Nosze transportowe. Łóżeczko polowe. Coś tu jest jeszcze. Materace stare. Widzę, że to trochę tu dzieciaków było. W czasach, kiedy to wszystko działało. No ale obecnie, jak widać, sytuacja jest jaka jest. Tutaj też materace, łóżka polowe, parę krzeseł, bajza ogólnie. I tu są bardziej pomieszczenia magazynowe. Tu dalej mamy już domki. Domki zdemolowane, ale dojdźmy do głównej ścieżki. Coś mnie ominęło wcześniej. Tam jest jeszcze jeden budynek murowany, ale to jest reszta pomieszczeń magazynowych chyba. Przynajmniej tak to wygląda. Tak, to są te magazyny. Będziemy się tam ładować w te magazyny. Idziemy pooglądać dalej. Tu mamy już po lewej pierwszy domek. Nie daj, żeby to wszystko rozwalili. Powypruwane flaki.
Ładne domki skądinąd. Jak na miejscówkę, żeby sobie przyjechać na wakacje, Liwiec niedaleko. To bardzo ładne domki. Nic tu nie ma, wszystko wybite, szafki puste. Wszystko ogołocone, nawet kable ze ścian powrywane. Gdyby to było działające, chętnie sam bym tu przyjechał. Odpocząć sobie w lesie. Oczywiście, aby nie było to tak zapuszczone. Idziemy do kolejnego domku. Ten już jest murowany. Z uporeksu, co prawda, no ale murowany. Cóż tu mamy ciekawego? Łóżko. Że się imprezowało, piwka były. Zagracone wszystko. Tutaj obok druga część takiego samego. Zobaczymy, czy da radę wleźć na górę. Jaka sytuacja jest na górze? Nic, zupełnie nic. Nie będę próbował wychodzić, bo to się trzyma na słowo honoru, widzę. Ona jest tylko oparta o strop. Może z drugiej strony będzie to miało większy sens. Jak to wygląda montaż? Ciężko stwierdzić w ogóle. Tutaj jest w ogóle ogołocone. Ale tu jest lepsza sytuacja, jeśli chodzi o wejście. Bardzo fajny domek. Zdaje fajny. Tutaj dwa łóżka. Widok na las. Czemu to się nikomu nie opłaca tego naprawiać? Jedna wada, zejście z tego jest masakryczne. Ale kiedyś było moda to takie schodki. Niektórzy takie schodki mieli też w domu. Dobra, domek numer 2 mamy zaliczony. Kryty eternitem. Więc podejrzewam, że jakby komuś chciało się to remontować, to trzeba by jednak ogarnąć ten eternit. Bo to tak nie może być niestety, ale dać jeszcze do tego schodki porządne i można spokojnie mieszkać. Domek numer 3. Kanapę ktoś wywalił. Tapczanik, drugi tapczanik też. Tutaj mniejsze pomieszczenie. Widać jeszcze stare zamki. Kiedy to te zamki były robione? 100 lat temu. O. Tu mamy jeszcze łazienkę nawet. Bajer wersja. Ale śmiesznie zrobione, bo łazienka jest na zewnątrz. No ale cóż, to jest raczej dla dzieciaków miejscówka, na jakieś kolonie, półkolonie. Ławeczka powoli się rozsypuje. Tu jak wygląda instalacja? Nie mam próbnika ze sobą, podejrzewam, że jednak byli na tyle inteligentni, żeby to rozłączyć. Tu mamy stołówkę. Idziemy na stołówkę, zobaczymy co dają. Dziś na stołówce dieta ścisła. Budynek nawet się trzyma, lecz tragedii aż takiej nie ma. Trzeba by to trochę odbudować, ale nowa podłoga. Co tu dajecie dzisiaj? Nic nie dajecie. Wejście z drugiej strony, żeby dzieciaki nie rozrabiały.
ale żeby było śmieszniej, żeby nie było hałasu, wyłożone płytami tłumiącymi. Dzięki temu nie ma echa. To jest sal, stołówka duża. Spokojnie. Tutaj można się było bawić. I po tańcówkę można było zrobić. Wszystko idziemy. Zobaczymy, jak tu wyglądają pomieszczenia z zaplecza. Bo gdzieś trzeba było dzieciakom jedzenie zorganizować. Z lewej, jak za komuny. Już widać, że dawno ich nie ma. No ale cóż. Stół, tu się rozkładało tace z przygotowanymi posiłkami, ewentualnie zrzut. Kominki, okapy znaczy się, nie kominki, marszasz. Kuchnie już dawno sobie stąd poszły. Hehe, drzwiczki dla krasnoludków. Jak widać, krasnoludki tutaj ogarniały temat. Dobrze, że ta kamera ma przyzwoitą sprawność w ciemnościach. Luksfery w klęsłach, to fajne. Szafki. Tam przeszliśmy, tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenia magazynowe. Cholera wie, co to było. No to chyba nie jest jednak mieszkalne, chociaż może, ale takie malutkie by były. To ma ile? 3 na 2,5. No może 3,5 na 2,5. Nic tu nie ma ciekawego. Tutaj to samo, oświetlenie jedną lampką. Niby są numerki na pomieszczeniach. Ale w tym to ja bym już nie chciał jednak spędzać wakacji. W komórce lepiej. Bo wszystkie okna. Może i to pomieszczenia magazynowe. Zakaz wstępu. Co tu jest ciekawego? A, wyjście, magazyn dla krasnoludków. Z wyjściem ewakuacyjnym. No dobra. Tutaj widzę wyjście wody. Woda puszczona plastikiem. Dobra, mamy kolejne pomieszczenie duże. Zobaczymy, cóż tam ciekawego. Dzisiaj przynajmniej w miarę sensowna pogoda na takie łażenie. Cóż to może być? Sale jakieś do zajęć prowadzenia. Cholera wie, co to mogło być. Zobaczmy. Ktoś tu rozbiórki robił trochę. W odróżnieniu od stołówki tutaj nie wykładali już panelami. Za to bezpiecznik, jakby ktoś potrzebował. Ale widać, że chłopaków strzelających tu jeszcze nie było. O, mamy tapczanie i przegniłą kompletnie podłogę. Coś tu jest ciekawego? Nic. Ale spoko. Łóżka są, zapraszamy. Czasy na świeżym powietrzu. Bardzo świeżym, bo okien nie ma. Okna naprzeciwko w komórce, no ale cóż. Tu była jakaś sala gimnastyczna może, drabinki. Nie wiem, gdzie one mogą być zamocowane, ale... No dobra. Idziemy dalej. Kolejne pomieszczenie. Ale graciarnia. Szafa. Przywalona wszystkim. Reszta ta... Ale kultura pełna. Cóż tu jest ciekawego? Nic, co to drzwi? Myślałem, że to jakiś obrazek. Graty. Ech. Widać, że tam nawet pomimo tego, że okna są wywalone, farba się łuszczy na tym, no to wiadomo, że będzie się łuszczyć.
ale pomieszczenia w tragicznym stanie nie są. Co prawda, żeby to ogarnąć do stanu takiego, żeby się do czegokolwiek nadawało, to trzeba by trochę kasy. Tutaj karnisze kątownika aluminiowego. No, nawet firanka została, ja na jednej nie zerwali. No cud. Idziemy w następne pomieszczenia. Widzę, że tu za środek jednak dość spory. Mimo wszystko. To nie jest dwie budy. O, tu ładnie. Proszę, tarasik z kamienia. Wersja full wypas. Znowu zebrane tapczany. O dziwo, dach nie przecieka. Dobrze zrobione. Teoretycznie jakaś nadzieja by była. I aby się znalazł ktoś z kasiorą, komu by się chciało ogarnięcie terenu, zrobienie remontu pomieszczeń. Wiadomo, że część drewniaków jest do rozwałki. Tutaj prawdopodobnie sala gimnastyczna. Została drabinka. Tu jest miejsce na tą drugą drabinkę, która była w pomieszczeniach wcześniej zrzucona. Widać, że delikwenci, którzy się tu pałętali, wyrywali wszystko, co się dało. Jest dziwne, że lamp nie wyrwali z sufitu. Tu mamy kolejne pomieszczenia. O, jednak się strzelają trochę. Kolejne dwa domki. Zobaczymy od tamtego. A tu my nie byliśmy? Nie, tu nie byliśmy. W tamtym byliśmy. Z kibelkiem. No. Jak tu się sytuacja miewa? Tapczan oczywiście rozwalony. No bo co tam? Jak na górę wejście? Na górę wejście w miarę stabilne. Sytuacja taka sobie. O, widać, że się ktoś bawił. Oj, chłopaki się strzelali. Aż się widzę, że robili sobie granaty domowej roboty. Ale się nastrzelali konkretnie. No, no dobra. Nawet odbity dałoby radę to zaadoptować na dziurę ESG Paintball. To nie jest jakiś problem. Zrobimy z tego mety na paintball. Likwidujemy drabinki. Likwidujemy wszystkie niebezpieczne drewniaki rozsypujące się. Zabezpieczyć trzeba okna. I spokojnie można bawić się w paintball tutaj. Trochę krzaczorów trzeba by ogarnąć jednak. Te cienkie można spokojnie wyciąć. Przepisy nie zabraniają takiego działania. A byłaby naprawdę fajna miejscówka na strzelanie w pomieszczeniach. Widać, że tutaj trochę strzelców było. Świece dymne rzucali. Kolejną zawleczkę. Zawleczek nigdy za dużo. Przyda się. Śmieci zbieramy. Zobaczymy, jak bogate towarzystwo tu urzęduje. O, ptaszydła są.
młode ptaszydła. Jak to dalej wygląda? Kolejny budynek. Jak na razie w żadnym z budynków nie przecieka dach. Wszystko się trzyma dobrze. Nie ma jakoś problemów z trzymaniem szczelności. Widać, że to było dawno temu używane. Tego typu zamków właśnie używa się od co najmniej 40 lat. Idziemy dalej. Cóż my tutaj mamy ciekawego? Tutaj będzie ciemno, nie wiem czy rebelka mi to doświetli. Za 40 sekund będę miał. Cóż tu mogło być? Jaska, magazyn? Cholera wie. Biorąc pod uwagę, że gniazdka są porozkładane. O, proszę. Ktoś był bohaterski, nawet dał radę piorunochrony zdemontować. Cóż tu ciekawego? O, firaneczka jeszcze. O, proszę Państwa, nawet lampa. Pierwsza lampa w tym obiekcie. Miałem kiedyś taką samą w pokoju. Jak widać, ktoś przegapił. Idziemy do kolejnego wejścia, zobaczymy co z tamtej strony. Tutaj fajny ganek widzę. Bardzo fajny. Pieszaczki. Pomieszczenie zawalone, a tu jest przejście z tamtej strony. Tu nie przejdziemy. Ale tu jest już wejście. Jak to wygląda? Bardzo fajna weranda. Fajny budyneczek. Tu już niestety widać, że zaczyna próchnieć. Tu zamurowali to wszystko, pozabijali dachami. A, no nie jesteśmy z drugiej strony tegoż. Tu już się sypie. Niestety. Słońce widać, mech wpada do budynku. I niestety to już się nie nadaje nawet na strzelanki. Tu widać, że już pleśń zżera drewno. Przejdziemy dookoła, tam był jeszcze jakiś budynek. Tutaj stanowisko pożarowe. Kto nie wie co tu było? Co powinno tu wisieć? Łopata, bosak. Co tam było jeszcze? Hydronetka, wiadra z wodą i koc gaśniczy. Idziemy sobie na dół jeszcze. Też jakiś ogród był kiedyś, dawno temu, bo schodki jeszcze zostały. Zobaczymy, co tu jeszcze zostało. Pani, z którą rozmawiałem, mówiła, że tu kiedyś było. Teraz to już tragedia. Podejrzewam, że tu mamy rzekę. Tak. Tu mamy baseny. Jak widać, ośrodek był na tyle kulturalny, że nie trzeba było się hopsać do rzeki. Mieli zastawki i były wodą rzeczą napełnione baseny. I to widać i dla maluchów, i taki konkretniejszy. Jesteśmy nad Liwcem, proszę Państwa.
zejście do rzeki. Tu był płot, obecnie rozwalony. I z rzeki albo pompą, albo zastawkami, ale wątpię, że tu zastawka takiego poziomu nie będzie miała. Więc trzeba było pewnie to napełnić pompą. Duży ten ostatni basen. Tutaj dla maluchów. Widać, że to było robione niedawno. Komuś się chciało z cegły klinkierowej zrobić jednak te murki. Ładnie zrobione. To jest przecież wszystko nowe. To nie jest stary mur. Nie są stare płyty betonowe. Wszystko kostka betonowa i klinkier. Komu się to nie opłaca? Obecnie, jak widać, mało komu się cokolwiek opłaca. Mając kasę, można by tutaj zrobić naprawdę fajny ośrodek. Przede wszystkim byłby w miarę bezpieczny, bo mamy poza rzeką normalne kąpielisko. Cóż tu mamy ciekawego? Uwaga! Luksfery. Kibelki. Niestety kibelki są już w stanie takim, że się nie bardzo nadają. Tu się zawaliło. Tam jest wejście dalej. Idziemy zobaczyć, jaka tu jest sytuacja. Komin został. To prawdopodobnie grzeli w piecu, żeby w tych kiblach woda nie zamarzała. I tutaj dalej. Tutaj już jest w ogóle tragedia. Zawalone kompletnie. Wyłazimy z tego bajzlu. I tyle. Nie znaleźliśmy toalety, co jest bardzo interesujące. Są prysznice, są łazienki. A gdzie w takim razie mają toaletę? I nie powiecie mi, że srali pszoki. Ale fajne jałowce. Offsetuje. Widać, że tutaj fajnie to wyglądało. Musiało to naprawdę fajnie wyglądać te 15 lat temu, powiedzmy. Niestety, jak widzicie, na chwilę obecną ruina, w której nikomu nic się nie chce robić. Tutaj myślę, że skończymy na tej ścieżce. Fajne schodki. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia następnym razem.